Trypsz jest jedną z młodszych wsi spiskiego Zamagórza. Powstał najprawdopodobniej w XVI wieku i należał do dóbr nazywanych Kluczem Dunajeckim, których właścicielami byli panowie na zamku w Niedzicy. Zabudowa wsi pochodzi w dużej mierze z lat 50. i 60. XX wieku, kiedy po wielkim pożarze, który prawie doszczętnie zniszczył pierwotne drewniane domy i zabudowania gospodarskie, przeprowadzono odbudowę według narzuconych przez państwo planów. Najcenniejszym zabytkiem Trypsza jest niewielki drewniany kościółek pod wezwaniem świętej Elżbiety Węgierskiej. Wzniesiony w roku 1576 na niewielkim wzniesieniu, swoimi skromnymi wymiarami przypomina raczej kaplicę. Niegdyś koło kościoła stała wieża, którą ze względu na zły stan techniczny rozebrano w 1924 roku. Były to czasy, kiedy ten sam los o mało nie spotkał samego kościółka. W 1904 roku z inicjatywy proboszcza Michała Nylasiego zbudowano we wsi nową, okazałą i murowaną świątynię, a stary kościółek zaczął popadać w zapomnienie i ruinę. Dopiero interwencja Tadeusza Szydłowskiego, wielce zasłużonego dla ratowania zabytków konserwatora sztuki oraz wsparcie wojewody krakowskiego Władysława Raczkiewicza i starosty nowotarskiego Mariana Głuta, ocaliła świątynię przed niechybną rozbiórką. W roku 1936 przeprowadzono pierwszą renowację, a po II wojnie światowej kolejne, które przywracają kościółkowi dawny blask. Aby w pełni docenić wartość historyczną i artystyczną tej skromnej świątyni, należy zajrzeć do jej wnętrza. Strop i ściany pokrywa oryginalna polichromia, przemyślany i doskonały przykład barokowego malarstwa ściennego, którego rodowód sięga czasów kontrreformacji. Twórcą koncepcji malowideł powstałych w 1647 roku był ksiądz Jan Ratułowski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor teologii, filozofii i sztuk pięknych. Zanim zaczął proboszczować we frydmańskiej parafii, do której należał Trypsz, pracował w Krościenku, a żywot zakończył jako proboszcz parafii świętej Katarzyny w Nowym Targu. To właśnie jego wyobraźnia i wiedza pozwoliły stworzyć tak pełną wizję, której historię pokrótce przedstawia dokument obecnie przechowywany w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od narodzenia Chrystusa Pana rok tysięczny, dwakroć trzechsetny i dziewięć pięcioleci upływa. Dwa razy zima więzi lodem fale w rzekach, kiedy to błyszczącym kolorem w tym domu Bożym nieuczonemu ludowi pod dyktando proboszcza Jana Ratułowskiego przedstawione zostają święte dogmaty nieba. Tak powstała Biblia Pauperum, Biblia dla ubogich, będąca ilustrowaną historią zbawienia i dziejów Kościoła. Trzeba podkreślić, że nieznany z nazwiska malarz, który wykonał polichromię, był zdolnym artystą, który nie tylko z dużą wprawą posługiwał się wzorami ikonograficznych przedstawień, ale potrafił nadać kreowanej wizji własny styl. Pięknie indywidualizował malowane postaci. Spójrzmy na pełną pogodnej zadumy twarz świętego Augustyna. Na świętego Hieronima, pochylonego pracowicie nad Wulgatą. Piękne oblicze natchnionego reformatora kościoła, papieża Grzegorza Wielkiego. Na świętego Ambrożego ze skupionym wzrokiem, czy uśmiechniętego świętego Stanisława w scenie wskrzeszenia Piotrowina. Jest w tym gronie również święta Elżbieta, patronka przybytku, która ruchem pełnym patosu krzyżuje ręce na piersiach. Według jednej z interpretacji ta scena
pokazuje gościnę, którą Abraham udzielił trzem wędrowcom. I wtedy miał usłyszeć, że będzie miał syna. Chodzi o syna Izaaka. Ale coraz częściej pojawia się druga opinia, a mianowicie, że jest to scena z życia świętej Elżbiety Węgierskiej, która znana jest z uczynków miłosierdzia wobec biednych, chorych, wobec wędrowców. I przy stole im usługuje, podając pokarm. Kolejna scenka pokazuje świętą Elżbietę, która pochyla się nad człowiekiem chorym, gdzie mu myje nogi, pielęgnuje go. I też jeszcze na tym obrazie jest kolejna scena, gdzie święta Elżbieta jest przy człowieku umierającym, który leży w łóżku. I najprawdopodobniej to malowidło przedstawia właśnie sceny z życia świętej Elżbiety. Na ścianach tęczy widnieją sceny bardziej dynamiczne. To święty Jerzy przebijający włóczną smoka i święty Marcin odcinający połę swego płaszcza, by ofiarować ją żebrakowi. Proroczą zasługą księdza Ratułowskiego jest umieszczenie w gronie świętych postaci Jana Kantego, znanego z pobożności, mądrości i miłosierdzia, dla którego wielkie nabożeństwo mieli studenci krakowscy i prosty lud. Kiedy powstawały malowidła, jego proces beatyfikacyjny toczył się w dalekim Rzymie, a świętym został dopiero 100 lat później. Północna ściana prezbiterium poświęcona jest życiu Matki Bożej w scenach zwiastowania i nawiedzenia. Ostatnie prace konserwatorskie, prowadzone w 2012 roku przez zespół pod kierownictwem doktora Jarosława Adamowicza, odkrył nieznane dotąd fragmenty polichromii. Na balustradzie chóru w sposób symboliczny są przedstawione grzechy główne. Mamy ich 7. Te grzechy główne są przedstawione poprzez człowieka i poprzez symbol zwierzęcia. I tak, pierwszy grzech główny to pani, taka celebrytka, pięknie ubrana, a przy niej paw, to mamy pychę. Drugą to mamy chciwość. Mężczyzna, który ma zajęte ręce, otrzyma pieniądze, ale koło niego pies. Czyli co? Jak pies w ogrodnikach. Sam jest im, drugiemu nie zda. Kolejne postacie są już zamazane, aż dochodzimy do pewnej postaci, którą trudno odczytać. Te postacie są umieszczone również na tle gór. Czyli te grzechy główne to nie, że kogoś dotyczą, ale dotyczą każdego człowieka i w każdym miejscu, i w każdym czasie. W naszym kościele znajduje się scena, która nawiązuje do Ewangelii apokryficznych. Tytuł Sąd krwi. Sąd Sanhedrynu nad Chrystusem. W apokryfach możemy przeczytać imiona członków Sanhedrynu. Więc imię to jest pierwsze słowo na tabliczce, którą każdy z członków Sanhedrynu trzyma, a kolejne słowa pisane po łacinie to są wypowiedzi, o co oskarża Chrystusa, albo broni, albo zasady prawa rzymskiego. Tutaj jest Pan Jezus, siedzi już w koronie cierniowej i słucha tego, o czym oni mówią. Największe kompozycje umieszczone są na stropie świątyni. One też musiały najbardziej przemawiać do wyobraźni ludu. Tym bardziej, że są również formalnym i teologicznym majstersztykiem. Ksiądz Ratułowski postanowił zilustrować i unaocznić prawdę, że historia zbawienia wciąż dokonuje się w każdym człowieku tu i teraz, na naszych oczach.
a w drodze do Królestwa Niebieskiego prowadzi nas wiara i odwieczne powtarzanie się historii Bożej łaski w każdym miejscu na ziemi. Na stropie prezbiterium nad ołtarzem głównym znajduje się piękna scena wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, rozgrywająca się na tle znajomego krajobrazu. Skłonni jesteśmy przypuszczać, że to tylko nieco zmodyfikowana panorama Pienin i Dunajca z zamkiem czorsztyńskim leżącym na wzgórzu nad brzegiem rzeki. Wniebowzięcie pienińskie, czy może być coś bardziej bliskiego i sugestywnego? Nad chórem znajduje się malowidło, które przedstawia rzeczy ostateczne człowieka. Niebo albo piekło. To się też rozgrywa na tle tatrzańskich szczytów. Warto zauważyć, że ci, którzy idą do nieba, to idą na lewą stronę, a ci, którzy są potępieni, na prawą. Troszkę odwrotnie jak w Biblii. Podejrzewam, że autorowi było tu w Trybszu dobrze i Trybszanie go tak dobrze gościli, że właśnie namalował, że tam, gdzie się idzie na cmentarz, to tam jest akurat niebo. Tłem dla sceny sądu ostatecznego, namalowanego nad nawą kościoła, są szczyty przypominające swoim wyglądem płaczliwą skałę, hawrań i lodowy. A jeśli nie mylimy się w swoich przypuszczeniach, to księdzu Ratułowskiemu zawdzięczamy nie tylko piękną lekcję pobożnego życia, ale i jedno z najstarszych wyobrażeń Tatr w polskiej ikonografii.